Witajcie, drogie dźwiaki. Czas grudniowy to taki czas, kiedy szukamy prezentów, szukamy czegoś, co można podarować pod choinkę z okazji Mikołaja, z okazji gwiazdki. Różne to ma nazwy, a ogólnie chodzi o to, by pokazać drugiej osobie, że się o niej myśli. A jak pokazać dziewiarce, że się myśli o dziewiarce? Najłatwiej jest sprezentować jej włóczkę. A jeżeli już dziewiarka tutaj ogląda mnie teraz i słucha, to ja myślę, że kupując włóczkę, która jest mieszanką wełny alpaki, to na pewno będzie ciepła dzianina dla osoby bliskiej sercu. Czyli chciałabym Wam dzisiaj pokazać trzy włóczki, które można nabyć według mnie z bardzo kuszącym rabatem, włóczki bardzo dobrej jakości, które wychodzą z oferty Lanka, więc już nie będzie, a jeżeli nie będzie, to jest ostatni dzwonek na to, by je spróbować. Jedną z tych włóczek, to jest taka według mnie z tej oferty trzech, jest królową tego trio, jest włóczka Karina. Karina jest mieszanką alpaki oraz poliamidu. Tam jest stosunek 67 do 33%. I jest to alpaka i poliamid. Karina sobie podzieliłam w dwa segregatorki kolorystycznie. Jeden jest bardziej różowy segregatorek, a drugi jest bardziej zielono-niebieski. I może najpierw się skupimy na tym różowawym, bo też każdy kolor bym chciała Wam pokazać osobno, ponieważ akurat na Karinę kocham miłością wielką. Dowodem na to niech będzie to, że wśród moich różnych dzianin przerobiłam 3 albo 4 kolory. Jeden z tych kolorów mam na sobie, to jest ten numer koloru. Zobaczcie, macie tę okazję zobaczyć dzianinę, jak wygląda, i osmoteczek. To jest numer koloru 66. 50 gramów ma 150 metrów. Jest przeznaczona na grubość drutów w okolicy 5-5,5. I to jest według mnie grubość ok. Oczywiście zawsze zalecam zrobienie próbki. Kolor numer 66. Na sweterek w rozmiarze około między S a L potrzeba około 6 motków włóczki. Pierwszy z kolorów, który widzicie, to jest numer 066. Ja tutaj mam takie kawałeczki dzianin, ale akurat numeru 66 tutaj nie ma. To nic, bo widzicie dużą próbkę na mnie. Numer koloru 66. Piękny beż 39, ja tutaj tak może będę pokazywała osobno ten kolor, te kolorki, żebyście widziały. Kolor beżowo cappuccino z delikatnym różem i tutaj ten kolorek, czy on jest reprezentowany na moich próbkach? 39, chyba nie, to jest 28, więc idziemy dalej w tych moich próbeczkach. Kolor numer 64, jagodzianka. Piękna jagoda, w której fiolet z kolorem bordo grają, takie buraczki. To jest chyba właściwsze określenie koloru, zupa, barszczyk, czerwony barszczyk. Kolor rudo-czerwony. Przepiękny, z tego koloru zrobiłam swój sweterek, który można znaleźć na stronie dziewiarki Wydziergane z marzeń. Wzór jest na naszej stronie, za chwilkę Wam pokażę w famie, jak ten akurat, jak wydziergałam według wzoru z famu swetereczek. Kolor numer 67 to jest zdecydowanie dla wielbicielek szarobeżów, szarobeżowy kolor. Tutaj zdecydowanie gra kolor szarobeżowy. Widać go zdecydowanie. Jeszcze tylko sprawdzę, czy akurat w moich próbkach jest. Nie ma akurat tego koloru. No i teraz plejada trzech. To nie jest ten sam kolor. To są trzy różne kolory.
Jak widzicie tutaj, tutaj mamy kolor numer 29, Morella z różem. Tutaj jest kolor numer 28, zdecydowany kolor beżowy. Tutaj już nie ma takiej Morelli, jest kolor beżowy i lekki różyk oraz najbardziej różowy kolor numer 09. Taki lila i trochę Morelli. No ten kolor odbieram zdecydowanie jako najbardziej różowy kolor. Kolor numer 28 możecie zobaczyć w dużej próbce. Tutaj jest w Karinie. To jest według mnie wielka zaleta tej włóczki, że kolory układają się delikatnie. Pasy nie są zdecydowanie odcinające się, tylko wszystko leci takim delikatnym efektem ombre. Ten segregatorek odłożę i za chwilkę Wam pokażę ten zielono. Turkusowy. Tam też jest niebieskości trochę w tym. O, prawda? Że to się serce raduje i od razu na druciki pcha. Zobaczcie, tutaj już jest mroczno. Tam było kolory różowe grały, tutaj jest zdecydowanie kolor mroczny. Numer koloru 88. Jest to taki numer koloru, z którego ja wydziergałam mojego tak zwanego potworka. I tutaj Wam pokażę, od razu mam próbeczkę do pokazania, jak się układa w dzianinie. Kolor 88 to są delikatne turkusy przechodzące w taki kolor ciemno-dżinsowy i znów kolor turkusowy. W moim sweterku również to dobrze widać. Kolor numer 17. Również mam w kawałku próbki zielenie. Kto kocha zieleń? Zieleń z musztardą. Również to pięknie się cieniuje. Ten melanż taki. Jeszcze Wam powiem z użytkowania włóczki sweterków Karina. Te sweterki są, powiedziałabym, bardzo odporne na użytkowanie. Tu mamy kolor numer 21. Też była próbeczka. No akurat, o jest, właśnie, wydawało mi się, że ją mam. Kolor numer 21, widzicie jak wygląda motek oraz widzicie jak wygląda w próbeczce. Zielenio niebieskości, to jest tutaj ten fragment tego koloru. Kolor numer 93, to są zdecydowane zielenie z turkusem. Tutaj również Wam pokazuję, jak wygląda w dzianinie. Cieniowa, piękna, pięknie układające się zielenie z oliwką. Na czapkę wystarczy jeden motek Kariny. Na szaliczek potrzeba między 3 a 4 motki. Tutaj jest kolor numer 34. Już go tutaj odnajduję, bo wydaje mi się, że był. 34. Tyle tych kolorów, że można oszaleć z wyborem. Akurat nie ma numeru 34. Zielenio niebieskości. Tak prezentuje się moteczek. Kolor mroczny. Najbardziej mroczny z wszystkich kolorów Kariny. Numer 080. I tutaj akurat mam, jak wygląda w dzianinie. Delikatny fiolet. Przechodzi w kolor taki ciemnografitowy, prawie czarny i w takie jeans o niebieskości. I znów pojawia się fiolet. Mroczny, piękny kolor. Rzadko o mrocznych, ciemnych kolorach mówię, że są piękne, bo ja zazwyczaj lubię kolory wesołe. Kolor numer 48, taki antyczny róż, trochę granatu, jeansu i zieleni w środku. I tutaj ten kolorek to był w próbeczce, kolor numer 48, tu Wam pokazuję, tak wygląda, 48, czyli tak, jeansowy, taki antyczny róż, tutaj wchodzi w oliwko zieleń i z powrotem w takiej niebieskości, tutaj widać te niebieskości, taki ciemny jeans. Najbardziej niebieski z niebieskich w Karinie. Tu się nic tak bardzo nie cieniuje, tutaj mamy tylko i wyłącznie kolor granatowy. Granat w, o tutaj mam, w dzianinie. Nie,
Myślałam, że jest, ale nie ma. 0,80 i tutaj mamy kolor numer 96, czyli tak, wszystkiego po trochę. Trochę szaro-beżu, antyczny róż, troszkę zieleni mamy. 96. No i to jest tyle z przeglądu kolorystycznego Kariny. Jeszcze Wam pokażę sweterek, jaki w Famie, w którym dużo jest dzianin, i Karina nadaje się również na swetry męskie. Taki wniosek można wysnuć, patrząc na modele prezentowane w gazecie Fam. Tutaj jest przykład swetra wydzierganego jerseyem z włóczki Karina. Jeszcze Wam tutaj pokażę. A tutaj na ten sweterek jest tłumaczenie tego wzoru umieszczone na naszej stronie. I tym wzorem, tylko ten wykorzystałam panel z tego wzoru ażurowego do wydziergania mojego sweterka z tego koloru. Ja wydziergałam tę wersję z koloru tego. A jeszcze Wam pokażę. Gdzieś mi się tutaj moteczek zaginął. No, to jest numer koloru 21 tej włóczki. I to jest, tutaj zobaczcie jeszcze na tę dzianinę, kardigan wykonany z włóczki Karina. Na Karinie pięknie wyglądają wzory ażurowe, wzory warkoczowe i takie jerseye ze ściągaczem również. Odkładam tę gazetkę Fam. Tutaj chciałam Wam pokazać czapkę wykonaną z tego numeru koloru. To jest dokładnie ten, który mam na sobie, ten numer koloru. Czapka. Na czapkę zazwyczaj wystarczy jeden motek. Jeżeli chcemy sobie zrobić pompon włóczkowy, chcemy wywinąć, to dwa motki należy mieć. Choć ja uważam, że jeden motek, a pompon można dobrać z naszej bogatej oferty pomponów. Jeszcze Wam pokażę pomysły na Karinę. W takiej gazetce, która się nazywa Punto 15, jest, już Wam pokazuję, który to jest kolor. Zobaczcie, tutaj widzicie sweterek i to on jest wykonany z Kariny numer 64. W Karinie numer 64 jest tutaj kilka modeli. Tutaj jest akurat wzorem różyczek. Tutaj jest zwykłym ściegiem gładkim oraz ryżem. Również na tę włóczkę nadaje się każdy wzór, naprawdę każdy. Tutaj akurat jest taki szyjogrzej z ciekawymi frędzlami z tego samego numeru koloru 64. Ciekawe wdzianko, dziergane fragmentem w poprzek, fragmentem tutaj wzdłuż. Płaszcz, również wydziergany z Kariny. Kardigan. Kardigan dziergany w bok. Pięknie, prawda? I akurat tutaj to jest numer koloru. Już go tutaj odszukuję. To jest numer koloru 17. To jest ten. Widzicie? Fajnie jest spojrzeć sobie, jak wygląda motek, jak wygląda dzianina. Tutaj jest numer koloru 88. No i szaliczek wydziergany również z tego koloru. Karina. Włóczka według, w mojej ocenie, absolutnie warta przerobienia, co widać po mojej zawartości szafy, że jest ich kilka reprezentantów, mam w swojej dorobku dzianinowym. A to jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa, ponieważ tej Karinę zamówiliśmy tyle, że myślę, że jeszcze coś zdołam z niej wydziergać. Następną włóczką, która jest w tym naszym kuszeniu pod choinkę, jest włóczka Novena. Novena jest mieszanką. Mieszanka, już Wam mówię, jaki ma skład. 50% wełny, 30% alpaki, 20% poliamidu. Skład jest według mnie bardzo odporny, gwarantuje nam skład i struktura nitki, gwarantuje nam, że dzianiny będą odporne na użytkowanie. Według mnie ta włóczka nadaje się również na sukienkę. Właśnie dzięki temu składowi i teraz mamy wersję, moteczki są 25-gramowe, 25 gramów motka, włóczki
zawiera 110 metrów i na sweterek w rozmiarze około ML potrzeba około 10 motków włóczki. Przyniosłam tutaj do filmu kilka zestawień kolorystycznych. Tutaj też wchodzi w nowenę również wersja noweny kolor i z tego mamy dwa kolory. Jeden jest szaro-rudy, a drugi jest taki buraczkowo, czyli barszczek z delikatną musztardką. I oczywiście można sobie miksować, to są motki większe, tutaj jest 50 gramów. W wersji nowena jednobarwnej są motki 25-gramowe. Można sobie miksować kolorystycznie, zobaczcie. Łączyć z rudym, łączyć z takim szaro-beżem, łączyć z innym kolorem rudości. Czyli tak, albo idziemy sobie w jesień, one są takie, oba są bardzo jesienne, ten noweny kolor. A jeżeli chcemy tak zaszaleć na maksa, to oczywiście, że jest wtedy szansa. No, jak żeby nie, żółty, fuksjowy i zielony. Podczas rozpakowywania tej ogromnej dostawy właśnie tych trzech włóczek mnie za serce chwyciło takie połączenie. W zieleniach, jako że bardzo kocham kolor zielony, numer 198, kolor bardzo ciemnej zieleni. Bardzo, to jest to, że to jest kolor zielony, to widać dopiero jak słonko zaświeci. Połączyć i to raczej dzianina w całości z tego koloru i rozjaśnić ją jakimiś wstawkami tymi jasno zielonymi. No, no zobaczcie, jak nie kochać kolorów. Żółty, jasnozielony i ciemnozielony. Tutaj tych zestawień można sobie potworzyć. Oho, ho! Zobaczcie na takie różowe zestawienia. Kolor numer 65, kolor numer 165 i kolor numer 148. 10 motków na sweterek. Z jednego motka, do którego dodałam kiedyś nitkę moherowo-cechinkową, wydziergałam czapkę. Czyli to jest 110 metrów, dodałam trochę moherku i zrobiłam czapkę. Nowena jest odporna na użytkowanie. Ona ma strukturę łańcuszkową. Dzierga się z niej bardzo lekko. Dzianina jest lekka i przyjemna. Sweterek, który na przykład na 10 motków zużyjemy, będzie ważył tylko 250 gramów. To robi wrażenie, a alpaka zapewnia nam komfort cieplny, więc to też nie jest bez znaczenia, kiedy szukamy ciepła. Zobaczcie tutaj jeszcze na te kolorki. O, w taki sposób sobie miksować. Jesiennie. Taki kolor musztardowy, to jest numer 111. Tutaj mamy taki klasyczny brąz, numer 68, beż 139 i ta ciemna zieleń, która tutaj nadaje całości, jak dorzucając, zamieniając brązowy z zielonym, od razu zestawienie nabywa życia, prawda? A zobaczcie z kolorem żółtym. Czyli tak, może nie, może tak. O, w ten sposób i kolor żółty na końcu, że on gra tutaj z tą końcóweczką fajnie współgra, chociaż z tym żółtym również. Czy mam nadzieję, że oglądając moje programy również nabywacie chęci takiej zobaczyć, co te kolory mogą spowodować. Jeszcze tutaj, bo ja się nie mogę opanować, jeżeli mogę pomiksować kolory. Numer 59, numer 76 i numer 139. Zobaczcie. Na chustę. O, nowena nadaje się również na chusty. Do noweny można dodać nitkę moherku i wtedy puszystość będzie większa. Famy, skarbnica wzorów i wiedzy wszelakiej. Z famów przyniosłam tutaj fam, który z noweny pokazuje nam model z noweny. To jest akurat nowena kolor. To nie jest ten kolor, ponieważ tego koloru nie ma, ale możecie zobaczyć, jak się układa w paseczki. Piękna bluzeczka. Tutaj jest również wariacja na temat noweny, gdzie budujemy pasy dziergane z motków w różnych kolorach i one później są zszywane. Też jest ciekawy pomysł. A tutaj jest taki klasyczny pasiaczek z noweny. Kolor. Oczywiście tutaj możemy też użyć nowenę jednobarwną albo pomiksować je sobie. W ten sposób, chociaż do tego koloru raczej poszukałabym zdecydowanego kontrastu,
Na przykład takiego. Nowena, mieszanka wełny, alpaki i poliamidu. Karina była mieszanką alpaki i poliamidu. Została nam trzecia włóczka do omówienia. U mnie motki wszędzie lądują. Włóczka skarpetkowa. Nazywa się Super Socks Nature firmy Langa. Włóczka skarpetkowa, czyli w domyśle jest to mieszanka wełny oraz poliamidu. Zazwyczaj w stosunku 75 do 25, 100 gramów ma około 420 metrów i z takiego jednego motka, ja tu nie mam wszystkich kolorów, przyniosłam takich najbardziej kolory, które najbardziej rzucają się w oczy. Albo są też takie szare, czyli na przykład mogą być tłem dla wszystkich innych włóczek. Co można wydziergać z włóczki skarpetkowej? No to powiem Wam tak, jeżeli nie jesteśmy bardzo wrażliwi na delikatne podgryzanie, to można wydziergać wszystko. A jeżeli jesteśmy tak średnio wrażliwi, czyli raczej włóczka skarpetkowa nas na przykład zdecydowanie gryzie we wrażliwych miejscach, no to wtedy stawiamy na dzianiny zewnętrzne, czyli dodając na przykład do włóczki skarpetkowej nitkę moherku, który posiadamy w domu. Różne moherki mamy resztki i takie resztki, na przykład gdybyśmy dodali szarą włóczkę skarpetkową, wyciergamy piękny kardigan, który może być dzianiną zewnętrzną. Ta włóczka nadaje się do dziergania żakardów, do której możemy dorzucić inną wielokolorową włóczkę. Wtedy ta inna wielokolorowa włóczka zrobi nam całą robotę w użyciu takiej jednobarwnej bazy, ponieważ uzyskamy piękną, wielobarwną dzianinę, na której możemy sobie wzorami żakardowymi grać, albo możemy, niekoniecznie to muszą być żakardy, mogą być to tak zwane oczka podnoszone i tam hulaj dusza, to też wszelakie wzorki nam wyjdą, spójrzcie chociażby na moją chustę z włóczki i to właśnie były oczka podnoszone. Na parę skarpet jeden motek, na sweterek potrzeba około 3 motków włóczki. Na sweterek ja mówię w rozmiarze między S a M, około 3 motków włóczki. Na sukienkę około 4 motków włóczki, ponieważ włóczki skarpetkowe cudownie się nadają na sukienki. Spódnice również, rękawiczki, mitenki. Czapki, ale jeżeli czapkę, to ja na przykład do takiej włóczki dodałabym włóczki z włoskiem, żeby ta czapka była bardziej puszysta. No to jest włóczka Super Socks Nature. Czyli reasumując, w tym programie chciałam Wam pokazać 3 włóczki, które zamówiliśmy z palety włóczek langowych, których już nie będzie w ofercie. A więc jeżeli jej nie będzie, jak ktoś miał chętkę na kiedyś tam na spróbowanie, no to jest ostatni dzwonek, korzystajcie z tego. Pomysłów na naszej stronie na te włóczki jest. Zachęcam do przeglądnięcia bezpłatnych wzorów w języku polskim. Tam są tłumaczenia tych wzorów. No a gazety FAM są na stanie też, można z nich czerpać wiedzę. Zachęcam, zaglądajcie. Dajcie znać, czy Karina, ta nasza wielka dziewiarkowa miłość, Wam się podoba, bo my we dziewiarce bardzo kochamy Karinę. Każda z nas ma kilka dziani z tej włóczki. Chusty przepiękne wychodzą z Kariny. Karinę można miksować z Enią, można miksować z innymi włóczkami, na przykład Malulaj. Mam nadzieję, że w tym programie przybliżyłam Wam trochę te 3 pozycje włóczkowe. No, może nabyłyście ochoty na spróbowanie, o czym to ja mówiłam, czemu ja się tą Kariną tak zachwycam, przerobiłam jej tyle kolorów. No właśnie, bo bardzo, bardzo kocham ją za właściwości, jakie niesie ze sobą, czyli jest bardzo ciepła i odporna na użytkowanie. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję i do następnego razu.